Hej siemaneczko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale, na serii z Wojski w Pól. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się już w sumie zwierzętami, przynajmniej w pewnym stopniu. Nie mam zbyt wiele pieniędzy, ale stwierdziłem, że dwa koniki by mi się przydały, bo w każdym bądź razie, jak sobie dwa konie ogarnę i one przez te 10 dni będą szkolone, to... No to nie oszukujmy się, no z 5000 zrobi nam się 50 tysięcy, więc... ładnie można na tym zarobić, także teraz do sklepu musimy skoczyć. Z tego sklepu oczywiście musimy wypożyczyć transport zwierząt i tutaj mamy na dwa koniki przyczepę wypożycz 816 euro. No, coś mi się wydaje, że w dzisiejszym odcinku to ja akurat będę musiał mieć chyba wizytę w banku, coś tak czuję, bo nie zapowiada się na to, że będziemy mieli jakiś super zarobek gdzieś tam dzisiaj. Mam jeszcze kilka fajnych spraw do ogarnięcia tutaj. Także za chwilę wam coś jeszcze ciekawego również pokażę. Na razie sobie skoczymy. Na swojskich polach, z tego co się orientowałem, to tutaj w prawo muszę pojechać. I tam jest handlarz z zwierzętami, więc sobie tam pojedziemy. Jeszcze chyba tą drogą w tamtą stronę nie jechaliśmy na odcinku. Ja raz sobie jechałem, bo tam też jest kup słomy i siana w sumie. Będziecie mieli okazję sobie też tam zobaczyć. No, nie wiem, czy to tak pasuje ta przyczepka do tej, do tego Ursusa, ale no co zrobić, no z braku laku to i taki zestaw musi być, nie? Zegary w Ursusie się kręcą, ładnie. Także jedziemy, kupimy sobie dwa koniki, jeszcze zobaczę, które to będą konie. Także coś tam sobie wybierzemy. Nie wiem, i na ile w ogóle jest... koni ta stadnina u mnie tam w ogóle, bo też nigdzie nie ma takiej informacji niestety, ale za chwilę się przekonamy, przynajmniej z tego co pamiętam, no to koń jeden kosztuje 5000, więc jak kupię dwa, zostanie mi 1024 euro. 24 to takie, wiecie, lewe gdzieś tam w kieszeni schowane, a ten tysiak na koncie Big Master. Także lecimy po koniki. Tutaj jest fajny CPN, stacja benzynowa, Korlen. I to mi się tak kojarzyło ostatnio, jak tędy jechałem, mówię Korle, można było zrobić Korlen. Tak jak ten youtuber, u którego często oglądam różnego rodzaju materiały. Najprawdopodobniej też go znacie, a jak nie znacie, to wpadnijcie, Korle1. Naprawdę polecam, bardzo fajne streamy. I odcineczki z gier. Ja sam oglądałem u niego już dwa razy całą serię z Doom Eternal i naprawdę zajebiście mi się podobało. Ale teraz nie o Doom Eternal, teraz o farmingu. To jest zupełnie dwa różne gatunki, tak? Tutaj w farmingu nie strzelamy, nie zabijamy demonów. Lecimy sobie tutaj na spokojnie, ładnie, grzecznie. Naprawdę ładnie tutaj, no ładnie. O, i tutaj widzicie? To jest taka jakby bardzo duża farma. Bardzo fajna opcja. Ja już mówiłem, że fajnie by było w farmingu, żebyśmy mieli pracowników. Nie taki, że nie wiem, klikamy H i mamy pracownika, tylko na przykład zatrudniamy sobie, mamy 3 czy 4 pracowników stałych i koniec, nie? Musimy im płacić. To by było naprawdę spoko. To już mam zaznaczonego handlarza zwierzętami. O, zobaczcie, tutaj naprawdę jest bardzo ładnie, bo stoją sobie dwie fadromki, ładnie. Tam jest przyczepa, tutaj John Deere stoi. No proszę, proszę. Tam z tyłu właśnie jest skup słomy. O, zobaczcie, tutaj trzeba podjechać. Tutaj się sprzedaje słomę. No tak, nawet widać, że słomy to tutaj pan potrzebuje dużo. Krowy są tutaj, ale niestety te krowy to są takie, wiecie, martwe krowy, że tak powiem, bo one są i tyle, że są. Ładnie wyglądają, ale to są takie wklejone tekstury po prostu, rozumiecie? No spoko opcja. Szkoda tylko, że się nie ruszają, nie żyją te krowy jakoś tam. Tutaj mamy też Zetora. Ale my nie w tym celu tutaj przyjechaliśmy. My przyjechaliśmy tutaj po dwa koniki. Także z tych koni właśnie będziemy mogli sobie trochę coś tam zarobić zawsze. 90 tysiaków nam wpadnie. Owce, krowy, konie. Mamy tak, siwy. Ten izabelowaty wygląda ładnie. I gniady.
Dobra, bierzemy sobie te dwa. Teraz tak, jeżeli ktoś ogląda ten odcinek i jest w tym momencie, to możecie pisać w komentarzach, proszę, żebyście napisali imiona dla tych koni i zobaczymy wasze propozycje. No dwie najciekawsze propozycje wybiorę oczywiście i nazwiemy sobie te konie. Także pamiętajcie, kto wytrwał, będę przynajmniej miał obraz na to, kto siedzi i ogląda przez jakiś czas te moje odcinki. Piszcie w komentarzach koniecznie imiona dla tych koni. No i zobaczymy, co tam ciekawego wam do głowy przychodzi. Tylko nie piszcie jakichś głupot, takich typowych. Tylko naprawdę, wiecie, coś mądrego. Byłoby fajnie. Czy ja na pewno kupiłem te konie? Tak, kupiłem, dobra, bo już się przestraszyłem, że może coś się popieprzyło i nie kupiłem. Na szczęście kupiłem te konie. Dzisiaj też skorzystamy sobie z tej modyfikacji na dzierżawienie pól, bo zauważyłem, że tam akurat w mojej okolicy jest całkiem spore pole jęczmienia, no i stwierdziłem, że fajnie będzie wydzierżawić sobie to pole może. Zobaczymy jeszcze za jaką cenę, jak sobie wydzierżawimy i sprzedamy ten jęczmień. To powinno być całkiem spoko opcją na nasze gospodarstwo i na ten nasz brak funduszy. W sumie z drugiej strony braku funduszy aż takiego nie ma też, bo no mamy trochę w tym silosie, tak naprawdę mógłbym zostawić tylko owiec i też by było spoko. Ale myślę, że poczekamy sobie trochę też na jakieś tam wysokie zapotrzebowania. Nie idźmy na taką łatwiznę. Gdzieś tam w przyszłości najwyżej kupi się dwie przyczepy i polecimy to wszystko gdzieś posprzedawać, jak ewentualnie jak coś tam będzie brakowało pieniędzy. Na razie dzisiaj pieniędzy nam aż tak bardzo nie brakuje. Mamy kombajn, mamy niezbędne maszyny do pracy. No nie, no w sumie kosiarki nie mam. Kosiarkę by trzeba było jakoś tam ogarnąć też jeszcze. To taki fajny most. Nie widziałem tego chyba wcześniej. Kosiarkę by trzeba było nam jeszcze gdzieś tam jakąś ogarnąć, taką normalną, rotacyjną sobie jakąś pierdzielniemy i tyle. W przyszłości. No bo ten forsheet, no to wiecie, to tak jak mówiłem, to jest taka kosiarka uniwersalna w sumie do wszystkiego. Ale ona jest dosyć droga, no i ja nie chciałbym kupować takiej drogiej kosiarki, jak ciągniki stoją wtedy jak sobie koszę, tak? Trawę, więc no myślę, że to dobrym rozwiązaniem będzie. Ja słomę sprzedawałem i siano tam sprzedawałem w sumie, właśnie to siano zbieraliśmy i stwierdzam, że chyba za bardzo nie będziemy zbierali już tą prasą słomy, siana i wywozili tego na gospo, bo no jest mały problem. W miejscu, gdzie składujemy te kosteczki, słuchajcie, dzieje się to samo, co w przypadku drzewa, czyli jak kładziemy kłody, gdzieś składujemy sobie zajebiście dużo kłód, to te kłody sprawiają, że jest naprawdę w cholerę szczegółów w jednym miejscu, no i potrafi nam troszeczkę ta grafika i komputer przyświrować w takich miejscach. Także miejcie to gdzieś tam na uwadze. Czy byśmy mieli tutaj gdzieś pociąg? No ja pieprzę, no stoi na drodze. Nie wierzę. Pociąg. Róż Dubsko. Dlaczego on się tutaj zatrzymał? Nie chcę wam za bardzo tutaj opowiadać za często o tym moim piesku, ale mój piesek, jak siedzę sobie przy komputerze, musi mieć krzesło obok mnie i sobie po prostu leży i patrzy, co ja odpierdzielam, co ja tutaj robię. No, ogólnie mnie pilnuje. Nie da się bez niego gdzieś tam pójść, cokolwiek zrobić, więc jest naprawdę bardzo opiekuńczy, nawet nadopiekuńczy czasami. Dwa koniki na razie nam wystarczą. Damy nim jeść, damy nim słomę. Tylko nie wiem, co z tą słomą, bo nie mam żadnego rozcielacza do słomy. Także z tą słomą to też zobaczymy. Czymś tam będziemy musieli kombinować z tą słomą. Zastanawiam się, czy jak Global Company byśmy dali i rozcięli taką jedną kostkę słomy, to czy by to coś dało w ogóle? Zobaczymy zaraz. Bo cały sprzęt trzeba sobie będzie przygotować. Ewentualnie wykorzystamy jakiś tam rozdrabniacz do słomy i tyle, no. I tak mówię, że pożyczkę dzisiaj będzie trzeba wziąć i tak trzeba będzie wziąć, więc bez przesady. Czego nie unikniemy, to nie unikniemy i tyle. Oj, tutaj te konie na tych dołkach to mogą mieć trochę się mogą przestraszyć, ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Owce, jak widzicie, no siano mam, więc owce też by mogły być już na gospodarstwie. I najprawdopodobniej jak te koniki będę miał, ogarniemy sobie trochę to pole tam, tak jak mówiłem, wezmę w dzierżawę. W sumie to może już bym to pole mógł wziąć w dzierżawę.
otwierć. No i ładnie, dwa koniki już tam stoją. Tutaj mamy fajnie, bo mamy od razu zamontowany ten kran.